Cześć, witajcie w okrągłym, tak jest, okrągłym, 30 odcinku naszej serii Zagrajmy w Stalker Cień Czarnobyla. Już można spostrzec, że fabularnie Stalker Cień Czarnobyla, czyli pierwsza część Stalkera, jest dłuższa niż na przykład takie Fable Zapomniane Opowieści, bo Fable skończyliśmy na 30 odcinku, a Stalker jeszcze trwa i trwa i sądzę, że jeszcze trochę potrwa. No oczywiście nic nie może się równać z Risenem, który to trwał 80 odcinków. No jedynka była, miała trochę więcej odcinków, ale to była moja pierwsza seria i odcinki były trochę krótsze, więc dlatego ich było 89. Normalnie to by było pewnie z 70. Gadaj, gadaj! A na pijawki nie patrz. Fuck, słyszę jeszcze jedno. Słyszałem jeszcze jedno, daję sobie głowę uciąć, że była gdzieś jeszcze jedna. To ładnie nam wtrąciła się w zdanie panna pijaweczka. Wow. To było ciężkie. Dobra, daję sobie głowę uciąć, że słyszałem jeszcze jedno. Mam nadzieję, że bym przegrał ten zakład. Dobra. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Dobra, były dwie pijawki. To i tak w sumie mało jak na ten moment w grze. Ponieważ jesteśmy już dość naprawdę w zaawansowanym poziomie, jeśli można tak to ocenić w ogóle. Głęboko w fabule, powiem tak prościej trochę. Jesteśmy głęboko w fabule i głęboko w dupie, cholera, bo... O, fuck! Zabiję mnie. Jest! Wow! Wiecie, przestraszyłem się tego paska życia, bo mówię, kurde, no jeszcze cios i zginie. I zginę. Wow. Kurde mol. To jest bardzo ciężko. Ej, tu nie ma żadnego artefaktu? Nie ma. No nic. A w ogóle zapiszmy grę. I tak, i tak, i tak, i tak. Rozwalmy to. Jasne, pusto. Radź sobie, chłopie, sam. Bo my ci tu nic nie damy. O nie, jasne, damy ci. Trzy pijawki. A no, tu musi coś być. Kurwa. Och. No to zaczęliśmy z grubej rury ten 30 odcinek. Czy tu jest coś pijawko podobnego? Szczerze wolałbym chyba snorka. Bo snorki nie są tak wytrzymałe. Jak te pijawki zasrane. Dobra, tu nic nie ma, więc możemy normalnie podejść. Okej, okay, kurde, chyba się zbliżamy. Widzę, że 60 metrów zostało do celu. Czyli blisko. Więc sobie zapiszmy grę. I może się uda. No w tym odcinku na 100% się uda, ponieważ nawet jakbym ginął co chwilę, to i tak bym tak powycinał, żebym pokazał wam tylko jedną śmierć. A potem już bym wam pokazał, jak się dalej zmagam z tym dziadostwem. O, tu nic nie ma. No i stary schemat. Jak wchodzimy tutaj, to czyścimy miejsce z potworów, a jak będziemy wychodzić, to będziemy czyścić miejsce z tego, co tu wlezie, czyli z żołnierzy. Ze stalkerów i z innych człekokształtnych. Hello. Jest tu kto? Zapiszmy grę. Ej, no wychodzi na to, że poziomowo jestem w dobrym miejscu, ale tu już się kończy droga. No nic, więc zeskoczmy. Zeskoczmy i idźmy dalej, no trudno się mówi. Może to gdzieś tu? Nie, to pewnie w kolejnej sali.
To musi być gdzieś tu. Na bank. Wybaczcie, że nie biegam. Ale gdybym biegał, to bym zwracał na siebie uwagę, a tego chciałbym uniknąć za wszelką cenę. Chyba... Nie wiem, czy się nie mylę, ale wydaje mi się, że chyba jesteśmy w tym miejscu. Bo tu mamy schodki na górę. No nie mówcie, że nie wyjdę. Fuck. Dobra, już idę tak. Trzeba będzie iść tamtędy, tu w prawo. Okej, okay, i innego miejsca nie ma. To już musi być tu, więc uda nam się wyłączyć tą zasraną maszynę. Przynajmniej tak mi się wydaje. Okej. Okej. Czyżbym był już zajebiście blisko? Jeszcze wiecie co? Zerknę sobie tak. Oczywiście musiałem mieć śrubę i granat. I śrubę. I nic. I granat. I kałach. No, dopiero się trafiła lornetka. Czy jest tu coś, czy jest tu coś, czy jest tu coś? Wygląda na to, że nie ma. Więc daruję wam te spacerki. Podbiegniemy. Oczywiście gra zapisana. No bo jak żeby inaczej. Promieniowanie. No i tak. O, kostek. Nie, to nie tu. A, nie, to było tu. Tylko... A czekajcie. Kolejny kostek. Tu nie ma żadnej dźwigni. Czyli co, czyli to. Dobra, więc zapisujemy grę. I raz, kozie śmierć. Jedziemy z tym gównem. Spieprzamy. Mózgozwęglacz wyłączony. Nie lada odkrycie. Znaczy, wyczyn, nie? A znowu to samo. Fuck. Wow. To, czego pragniesz, jest tutaj, stalkerze. Chodź. No, filmik co najmniej psychodeliczny. Wow, można się przestraszyć. Dobra, i na dzień dobry mamy 17. 18, proszę bardzo. Uzbrojonych po zęby cwaniaczków. I mózgozwęglacz ryje nam beret, ponieważ już gada do nas, żebyśmy szli do niego. Co się stanie, jak ja tam zejdę? Tak z ciekawości. Zapiszmy grę. Ej, może tam jest coś fajnego? Chyba, że tam jest zajebiste promieniowanie. Wow, 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 wchodź, stary, wchodź, 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 nie. Ta przygoda jednak nie jest dla nas. Dobra. Wycofujemy się. No, myślałem, że tam będzie jakiś artefakt. Albo ta moja upragniona zbroja. Czy inaczej jakiś tam, nie wiem, mundur, czy cokolwiek. Dobra, i teraz musimy wyjść. Teraz musimy wyjść, jednak będziemy mieli całą armię, bo inaczej tego nazwać się nie da. Wrogów. I mały przedsmaczek tego, co nas czeka. Kurde, trzeba być naprawdę ostrożnym. No i teraz naprawdę będziemy zwiedzać wszystko krok po kroku. Jeszcze bardziej wolniej, niż to robiliśmy idąc tu. Chlebek. Teraz bierzemy wszystko, co może nam się przydać. Nic nie opuszczamy. Zmieniamy broń na lepszą. Hello. Hello, moto. Była kiedyś taka reklama. Motorola.
za mną strzela. Fajna jest ta broń. Trafiłem go centralnie w łeb i padł. A wydaje mi się, że gdybym trafił go tamtą bronią, którą mam, to by takiego efektu nie było. Cześć. Nie ma nic. Dobra, lecimy dalej. Zróbmy takie coś, że co dwóch zabitych zapisuje grę. Wtedy nie będzie straty i nie będzie mi szkoda ginąć. Znaczy nie będę tak przeżywał. O. Kurde! Dobra, drugi zginął. Tylko zmarnowałem sporo amunicji przez moje niedopatrzenie. O. Oj, tam już poszedł. No przez te kraty to ja go na pewno nie dorwę. Więc idziemy dalej. No gdyby nie ten mod, to na pewno bym grał bez noktowizora. Ale cholera, sami zobaczcie co się dzieje, gdy nie mamy go włączonego. Nie widać nic. Ja ryzykować nie zamierzam. Znaczy widać co nieco, już będę szczery z wami, widzę co nieco. Ale to jest za mało, żeby grać. O. Kurde, chciałem go jedną kulą załapić. Trochę nie wiesz. Mam wrażenie, że ktoś do nas wali z pistoletu zwykłego. Jakiś nubek. Czuję klimat osaczenia, bez kitu. I to jest w sumie takie negatywne odczucie, ale jednak to mnie pociąga w tej grze. Surprise! Zapis, oczywiście. O, w mordę. Jakiś kozak niezły tu wszedł. Dobra, dawaj. Dawaj, mały. Pokaż to swoją pukawkę. Nie pokażesz? Dobra. Trzeba cię zachęcić. Hello. O, jak ty się fajnie wycofałeś. O, teraz jest za jasno. Ale bez kitu się wycofał. O, tu jesteś! Dobra, chodź synek, chodź. Czekajcie, wyłączę noktowizor, może będzie trochę lepiej, bo było za jasno. Nie. Jednak przyjść nie chcę. To mnie rozwalił, bez kitu. Dobra. To było dobre. Widzimy się za chwilę. Okej. Ej! Czy mi się wydaje... A, dobra. No, już mi się popieprzyły kierunki. Padło. Niestety ja bardzo krwawię. Ale dobra, sytuacja opanowana w miarę. Taki bydlak jak tutaj na 100% musiał mieć coś ciekawego. Amunicja. Dobra. Mózg rozpieprzony. Dosłownie w przenośni. Dobra. Och, jeszcze raz. Dobra, teraz uruchomię 100% mojego strzeleckiego instynktu i postaramy się go zabić. O, coś zeżarłem. Ej, nie chcę. Dobra. Nie, to wziąłem co trzeba. Dobra, to nic. Tu jest gdzieś jeszcze jeden. Więc będę miał w dupie przeszukiwanie ich, dopóki nie zabiję tego jednego. Nice. Hops. Granaty pewnie, że się przydadzą. Ale, kurna jego mać, nie ukrywam, że zajebiście mi się cieszył,
gdybym znalazł jakąś zbroję. Już może być nawet gorsza niż ta, którą mam. Aby była nowa. Bo ta, którą teraz posiadam... Jasne, pokazuj zbroję, kiedy do ciebie walę z każdej strony. Dobra, ta, którą posiadam jest taka. Hops, czyli już do dupy. No nic. Tu coś jest, kurde. To mi się widzi. Kumam, dobra, zejdziemy go od tej strony. Ej, nie kumam, boję się. Bez kitu. Gdzie on do licha polas, skoro... Skoro ja go tu nie widzę... Stary, chce, żebym dostał zawału? O, tak, jasne, akurat. Bo nie ma mi się kiedy amunicji zakończyć. Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? No, no nie, no to są jakieś jaja. Nie patrzę na wskaźnik amunicji, tylko strzelam. Wszystko? Przyjmijmy, że tak. Idźmy dalej, idźmy dalej. Oczywiście zapiszmy grę, pokonaliśmy dwóch bydlaków. O w dupę, stary! Co to się dzieje? O nie! Zapisz grę! Jezu! Okej. Jeszcze jeden! I jeszcze raz. Aż se przyśpiewałem z wrażenia. Dobra. Co ja robię? Nie to, co trzeba. Tak, leki antypromienne na krwawiące rany. Świetnie. Dobra robota, Angar. Mam mało amunicji, więc sobie zmienię. Okej. Mam nadzieję, że zapisałem grę. Konserwa jest ciężka, więc nie zbieram. Jezu, ile tu ich było. Masakryczna ilość, dobra. Do wyjścia, do wyjścia. Tylko... Kakoi to wyjście. Niby powinienem wiedzieć, ale... Ale wiecie jak to jest. A, wiem, tędy. Tędy, tędy. Może wyłączmy noktowizor. Aż oczy trochę bolą. Tak się wyłączy. Dobra, spróbujmy trochę pograć bez noktowizora. Dla odróżnienia. Znaczy, dla odróżnienia. Co ja pieprzę? Dla tego. Dla odmiany. Boże. Jak tak człowiek gra i nagrywa tak trochę sporo materiału na zapas, to czasami nie może znaleźć z pozoru prostych słów. Tak zwane przemęczenie mózgu, przynajmniej ja to tak nazywam. Nawet jak gadam na Skype'ie, na Skype'aju, to ten, to po 4 godzinach... Sio! Dzięki, dzięki! Brawo! Woo! Dobra robota! Tak, jasne. O! ZW! Dobra, mówcie co chcecie, ale nie ma to jak noktowizor. Może i pszczy się w oczach, może i gównianie się ogląda. Dzięki za te pokaźne lagi, no fantast, o 4 FPS, mwah, brawissimo, no na to czekałem, o tak,
O, oje, uś, tak, jeszcze u 3 FPS-y, brawo, o 2 FPS-y! Proszę bardzo, może 0, może mi się wykraszuj gro. Dobra. No co jest? Och, dobra, chyba się komputer ogarnął, tak, gówno się ogarnął. Okej, chyba w porządku. Wybaczcie. Wybaczcie, ale ja i mój komp. Nice. To ty mnie załatwiłeś poprzednio, te? Co ty mi pokazujesz? A, fu! Idź pan w chuj. Znaczy, no. Idź pan tam, gdzie tam ci dobrze. O, czy jest tu, to chciałbym w tym... Wow, cofka, 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 cofka. Odkryłem swoje dupsko. Nie strzelaj! Tu swój! Żartowałem! Patrz komu ufasz, patrz, patrz komu ufasz! Czy jakoś tak? Lebek! No nie mów, no o nie, nie. To, nie, czekaj. Co jest? No. Już, już wiecie, już poklatkowe się zaczęło gówno i już mi ciśnienie skacze. Jak nie wiem co. Może fakt jest taki, że kończy mi się miejsce na dysku, bo w sumie to też prawda. I dlatego tak skacze. Ale bez kitu chciałbym... Wow, the fuck is going on? Przepolujmy go. Znaczy, na niego. Dobra. Nice. I kto się okazał lepszy? A? Mów. Kto się okazał zwierzyną pajacu? Udało się. Hops, hops, hops. Okej. Okay. No i wiecie co, cholera. Kurczę. Chociaż nie, no jeszcze trochę przejdziemy. No jeszcze troszeczkę, troszeczkę, tak, tak kociupink. Nie mówię, że dużo. Wow. Albo wiecie co, bo ja tu widzę na radarze, że jest jeszcze 11 typa. Na stówek nie załatwimy w 2 minuty. Dobra, więc ja tu kończę, tak jest, ja tu kończę. Bo widzę, że mam sporo lagów. No i już czas skończyć. Ogólnie czas skończyć, wypadałoby skończyć. Więc skończę, skończyłem się, tak jest. Dobra. Ach, więc standardowo przy jakimś rogu, żeby nas nie otoczyli, trzymajcie się, do zobaczenia i na razie. Cześć. Au.